Barek. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie i gorąco w sobotę, to jest 19 maja. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda, nie wiem, z której strony trzeba pokazać. Nie wiem nawet, czy mnie widać, bo sama siebie też nie widzę. Stoimy właśnie na przystanku, czekamy na autobus. I co? I zabieram Was do Stoku. Tak jak mówiłam, bardzo chce mi się zabrać Was i nagrać taki shop tour po prostu. Czyli chcę Was pozabierać mniej więcej do jakichś sklepów, popokazywać Wam jakieś nowości. Jeżeli chodzi o moją stylizację, jest ona dzisiaj taka, szczerze mówiąc, to sama nie wiem w ogóle o czym myślałam, to wybierając. Ale od góry bluzeczka z Primarka, jakaś taka, powinna być na ramionach, ale podnoszę rękę do góry. Słuchajcie, i to wszystko leci tak mi, wiecie, tutaj i robi się taki łódeczkowy dekolt, co nie do końca mi odpowiada, wolałabym, żeby była na ramionach. Ona wygląda tak. Oli, możesz na chwilkę potrzymać? Pokażę całą stylizację. O, tak mi trzymaj tylko. Tak jak teraz. Ale trzymaj prosto, proszę Cię. Niżej trochę. Jeżeli chodzi o torebkę, to cały czas ta sama. Ja się z nią nie rozstaję. Jeżeli chodzi o spodnie, to są te takie trochę boyfriendy, te takie podziurawione. No i moje trampki. Trampki oczywiście białe z Primarka za 6 poundów. Także tak wygląda moja stylizacja. I co? Pogoda jest przepiękna, nie wiem ile jest stopni, ale jest naprawdę ciepło. Ja właśnie jeszcze wzięłam sobie, słuchajcie, na drogę, tada, no, wspomagacza, czyli mój poranny smoothie, który mam dodać energii. Także wzięłam sobie Red Bulla i co? Wzięłam dzieciakom jeszcze chipsy, dzieci mnie dzisiaj wyprowadzają z równowagi po prostu. No, dzisiaj jak ja wrócę cała, to będzie jakiś sukces, bo mnie po prostu tak denerwują, że to jest masakry. Jeżeli chodzi o makijaż, to jest bardzo delikatny, nawet nie wiem co tutaj widać. Ale jeżeli widać jakieś rozświetlenie i lekki bronzer, to oczywiście Master Contour z Ewe, z... O, jedzie autobus, sorki, odezwa się później. I hejo, hejo, i odzywam się do Was już ze Stoku. I jesteśmy właśnie w River Island i Wam pokażę mniej więcej co jest z nowości. Fajne są niektóre. Powiem Wam, że niektóre są naprawdę superowe rzeczy. Nie wiem ile widzicie i nie wiem ile będę mogła nagrywać. Ale no, powiem Wam, że no, taka moja moda. Taki mój styl normalnie góruje. Fajna bluzka. Tylko powiem Wam, że jeżeli chodzi o River Island, to ja po prostu, ja nie rozumiem cen. Fajne bluzy. Już Wam pokażę, takie na dole, takim z tym, zobaczcie, ale świetny kolor. Cena? Nie, 26 funtów za bluzę, czad. Czad naprawdę, są białe i różowe. Te są fajne, ta mi się podoba. Okularki też są fajne, bardzo podobne do moich zresztą. 12 funtów, fajne. No, fajne, podobają mi się, zobaczcie. Ta-da! No, a niestety te przebitki, co teraz widziałyście, to kwestia światła. Kwestia światła. Teraz zobaczmy sobie, o, te też fajne. Też super. Super, super złote. I pokażę Wam jeszcze. No, widzę, że jednak jest taki bardzo modny myk, jeżeli chodzi o jeansy. Jeans z takimi dodatkami. Z takimi wstawkami i z takimi cyrkoniami. No, spoko. Ale jeszcze sobie zaglądam, czy są jakieś promo. Patrzcie, jakie falbankowe. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem ile mi się uda, słuchajcie, Wam ponagrywać, ale postaram się w miarę jak najwięcej i w miarę w jak najwięcej miejsc Was poprzemycać. Ale nie obiecuję, że to będzie naprawdę sporo miejsc. Fajne koszulki, ale 15 poundów. Trochę dużo. Stroje kąpielowe. To mi się podoba. Jeśli chodzi o mój gust. Ta-da! No, spoko. To też nawet fajne. Z promocji chyba za dużo nie ma. Tam są jeszcze dziecięce, ale też Wam pokażę. A co? Takie mamy dziecięcą modę. Też mamy fajne jeansy. Fajny motyw. Zobaczcie, jakie jeansy w ogóle. Takie małe. Superowe. Słuchajcie, cena takich jeansów. 12 poundów. Nie ma tragedii. Jak na River Island, patrzcie te kurteczki. Czad. Super, super. I cena? 28. Też spoko. Te są super. Świetne. Z takimi tutaj lamówkami i cena 16 funtów. Też super. Przybitkę widzę światła. Dobra, widzę, że mi się tak troszeczkę przyglądają, więc chyba będę powolutku się z Wami żegnać.
A jak zobaczę tutaj, że mogę dalej wyjąć kamerkę, to najwyżej po prostu wyjmę. No. I odzywam się do Was już patrzcie, super Jaga. I mamy tutaj znowu jakąś nowość, mamy takie trzy palecie, Renaissance Illuminate. I to są, słuchajcie, paletki z rozświetlaczami, bronzerami i różami. Poczekajcie, spróbuję Wam, chcę Wam pokazać samplerki tutaj, znaczy samplerki, testerki. To jest jeden, ale powiem Wam, że strasznie są tak grubo, jak się tu mówi, wiecie, o co mi chodzi, takie grubo zmielone, o. Czyli, że to nie jest taka tafla fajna, tylko bardziej taki chamski brokat, o, tak bym to nazwała. To jest akurat wersja ta, poczekajcie, czy one mają Blissful Bronze, to jest to, czyli ten. Teraz zobaczymy Gleaming Gold. Czekajcie, muszę jakoś sobie tu poradzić. Nie będzie tu stacjonarnie. To jest drugi. I on jest taki, słuchajcie, nie podoba mi się. Bardzo jajeczny. Bardzo jajeczny. Taki nie. Czekajcie, chcę Wam zrobić. Widzicie? Jest tak strasznie. Nie podoba mi się. Kompletnie mi się nie podoba formuła tego czegoś. I tu mamy Radiant in Rose. I poczekajcie. Tylko otworzę. Widzicie, jak to było brudno w ogóle. No, a w River Island już się niestety na mnie przyglądali. Tu ładne kolory. Widzę, że chyba ta jest taka... Chociaż widzicie, one wszystkie są tak... To nie jest taka tafla, tak... Nie wiem, ale ten jest chyba najładniejszy. Taki najznośniejszy, czyli jednak ten. Ten jednak. Ale ja nie wiem, czy ja bym się odważyła. Ja nie wiem. Róż jest taki... No nie, no nie jest źle, nie jest źle. Także jakby co, to ten jest taki w miarę najładniejszy. A cena, słuchajcie, 8 poundów. Także jeżeli ktoś lubi rozświetlenie takie dość mocne, bo to jest naprawdę mocne, mocno napigmentowane, to jest właśnie dla Was. I widzę, że tu było, ale już nie ma. Cushion korektor. Taki korektor w takim tym, w takiej gąbeczce. Ale niestety jest wyprzedany. No... Niestety. I widzę, że właśnie te paletki są po 8. Jakby była taka super ekstra, jeszcze może bym ją wzięła, ale jednak nie jest aż taka ekstra. No i wyprzedane oczywiście standardowo. Przecież ja nigdy, jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebym ja zdążyła na coś, co jest nowością. Dobra, przychodzę z Wami tutaj obok i obok tutaj już się nic nie dzieje nowego chyba. Nie. Paletki, rozświetlacze, czyli wszystko to, co było. Tak to wygląda. O, tu jeszcze jakieś kredki. Coś tu jest nowego. Co to jest? Zaraz Wam powiem, co to. Pomadki i nowe jakieś konturówki, kredki. No oczywiście lip linerów nie ma, były po 2,50. I z Revolution tu mamy lipstiki i jeszcze jakieś są, po 4 funty, także za chwilę się jeszcze tu poprzyglądam. No i też te tutaj seria Retro Lux Lip Kity. O. I oczywiście unikornowy. Także tak to wygląda, zaraz się tylko przyjrzę jeszcze tutaj tym pomadkom, jestem ciekawa ich formuły. Przyjrzę się i oczywiście dam Wam znać. No i teraz, jak widzicie, jesteśmy na stoisku L'Oreala. Tak to wygląda. I widzę, że z nowości są takie paletki. La Petite Palette. Mamy tutaj taki kolorek. Sorki, że jem. Nie widzę testerów w ogóle. O, synek jest. Już dostałam. Nie chcę, już dziękuję. Takie kolorki. Czekajcie, żeby mi nie spadło. Takie, ale widzę, że wiecie co? Przekłamane są kolory, bo one nie są takie ciemne jak tutaj i to nie jest żółty, tylko to jest taki beżyk. Tutaj kolejna. No, naprawdę przekłamuje kolory, bo ona jest naprawdę jasna. I tu, o, mniej więcej coś takiego. Nawet fajne, tylko wszystkie są kurczę świecące i to mnie do końca nie przekonuje. O, i tutaj ja macie wszystkie. Jeszcze tu chyba brakuje jednej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych paletek jest. Pięć różnych. No jeżeli chodzi o mnie, to powiem Wam, że skusiłabym się na te zestawienie. I cena jest, widzę, mini palet 7,99. 7,99. Ja wybrałam sobie dwie pomadeczki z tego stoiska. Z czego? Przypomnijcie mi. Z Revolution oczywiście. Szkoda, że nie ma stacjonarnie tutaj paletki maksineczki. Dobra, nie polecam Wam tych olejków, strasznie trudna jest aplikacja. Dalej jesteśmy teraz na Bourjois i tu widzę już jakiś... Nie wiem, czy to nie jest nowość, bo ja tego nie widziałam.
A może tylko mi się wydaje, nie wiem, miks, jakiś puder. Nie no, chyba jednak jest nowością. Nie wiem od kiedy, ale go nie widziałam wcześniej. I tu widzę jeszcze też nowość. 89, tak jak mówię, nie wiem od kiedy są to te nowości. Ale ja akurat tutaj z tego stoiska jakby nic nie potrzebuję, nic nie widzę. Idziemy dalej, mamy Revlon, szafę Revlonu. Nie widzę chyba nowości. Chyba nie. Dalej Gosz. Z Gosza mamy tutaj co? Jakieś kredki. O, chromatyczne rozświetlacze. W takich kredkach. Mnie nie do końca przekonują takie, w takiej postaci produkt. Wow, zrobili cały I Love Revolution. Nowa szafa. Yeah. Super. Super. I widzę całą nową kolekcję, którą widziałam online. Także ja się tutaj za chwilę przyglądam. I pokażę Wam, czy coś wybrałam. Ale widzę sporo fajnych rzeczy. No, i mogę Wam pokazać. Na pewno to widziałam online na ich stronie. I to są, słuchajcie, takie fajne linery. Po 5 funtów. Multiliner. Dalej, co jeszcze tu chyba jest nowego? Ta chyba Elixir, nie wiem, czy ona chyba nie jest aż taką nowością. Ta paletka chyba też była jako nowa. Ale nie widzę z kolei testera. Wow, sporo już nie ma. Także ja się przyglądam tej szafie. Wow, wow, wow. Kolorowam się sobie przed oczami, przyglądam się tej szafie i oczywiście się do Was odzywam, ale normalnie stado czekoladek. Yeah! I hate revolution, I love revolution. Ta-da. Także ja się przyglądam i odzywam się niebawem. Teraz jak widzicie, jestem na właśnie pędzelkach i chcę Wam tylko pokazać, że macie promocję. 1/3 ceny na te piękne tutaj pędzelki. Ja nie wiem, czy to była... Nie widzę, czy to jest limitowana... Tak, limitowana edycja. Mhm. Limited edition. Ten mi się podoba i tak bym się na niego czaiła, ale już tyle mam pędzelków przecież do oka, że nie będę chyba wybierać tylko dlatego, że po prostu jest, wiecie. No wiecie, o co chodzi. Tu za to widzę coś. Co to jest? Tu Miracle Sponges. Aha, jakieś takie malutkie. Poczekajcie, muszę się tu jakoś sięgnąć. Jakieś takie mini gąbeczki. Spoko wyglądają, zobaczcie. Śmieszne, trochę jak tampony. Do korektora i chyba normalna do... Chyba jednak do podkładu. Jakieś takie dwie. Fajna, fajna opcja, że są takie mini. Muszę tu niestety położyć. I tu też coś widzę, jakaś base. Co to jest? Też coś jakieś nowe. Sponge Air Cushion, też jakaś nowość, 69. No jest trochę tych gąbeczek, ale już Wam powiem, że ja już się tak odzwyczaiłam od gąbeczek, że już bym chyba nawet nie chciała przejść na gąbeczki. Także takie macie pędzelki. Ta-da! Ta-da! I jeszcze Wam pokażę i polecam Wam ten produkt. Jak chcecie mieć fajnie pachnące włosy i błyszczące, to jest suchy olejek do włosów, przepięknie pachnący. Ja chyba właśnie się na niego skuszę, chociaż nie wiem, kurczę, czy go ostatnio nie kupiłam. Albo chciałam, albo go kupiłam. Teraz nie wiem, najwyżej będę miała dwa, ale biorę go, bo pięknie pachnie. Dobra, idziemy dalej. Dalej się nic nie dzieje. Tu oczywiście moja ulubiona seria. To już Wam mówiłam 1000 razy, polecam bardzo gorąco. Super są włosy po tej serii. Tu jeszcze mamy też ciąg dalszy jej. Czy coś nowego tutaj się dzieje? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. No powiem Wam, że trochę się zasmuciłam, że nie ma właśnie tego, tego do ust. Z tej najnowszej serii od? Z czego to nowa seria? No z tego, no powiedzcie mi, z I Heart Makeup. No z tego, że nie ma. No i jesteśmy na żelach pod prysznic. Tutaj za dużo się nie dzieje, zresztą ja jeszcze swoje mam, także powykańczam to, co mam. Więc jak i dzisiaj po prostu powiem Wam, że doprowadzają mnie akurat do białej gorączki. Naprawdę, jeżeli chodzi tu, dobra, pasty mamy. Tutaj mamy co? Nic za bardzo. Tu jakaś znowu 1/3 ceny, jeżeli chodzi o L'Oreal Revitalift. I tutaj mamy jeszcze taką szafę. I znowu promocja 3 za 2, ale tutaj ja nic nie biorę. Red Bulla już wypiłam, tam mamy szampony, coś z Niwa, także też nie biorę. Tutaj patrzymy, 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 też nic. To zobaczmy sobie jeszcze na zapachy, słuchajcie. Jeszcze zobaczmy sobie zapachy, co my tu mamy w promocjach. O, patrzyłam właśnie te, bardzo fajnie pachnie ta Strawberries and Champagne. Super, jeżeli chodzi o co? Powiedzcie mi. O Victoria's Secret. Ale jest nowość, dziewczyny. Wiem, że jest nowość, bo już to dzisiaj widziałam. I chcę zobaczyć, czy będzie to tutaj. Tu nie widzę. O, też jest nowy ten Versace. Też za chwilkę go muszę wąchnąć.
Ale słuchajcie, widziałam nowość od, zaraz wam powiem, bo widziałam to w innym sklepie. Kurczę, teraz nie mogę przypomnieć. Co to było? Ale tutaj tego nie widzę. Super Jagu nie widzę. Ale była to nowość, znaczy jest to nowość. Nie, no nie widzę. Ale fajne wody. Z Hawaiian Tropic, te takie trzy tutaj malutkie. Bardzo fajnie to wygląda. Słucham. Po co? Ja tylko to biorę. Dobra, ja za chwilę się do was odzywam. No i hejo, hejo. Jak widzicie, byliśmy w Primanim. Ale że w Primarku nie wolno za bardzo nagrywać, to nie nagrywałam i teraz wychodzimy. Zobaczcie, jaka pogoda. No, kupiłam właśnie sobie okularki, bardzo podobne do tych, co miałam. Dzieciaki dalej mnie denerwują, po prostu jakaś masakra. Dzisiaj ja nie wiem, co im się stało, nie? Ale właśnie chcę jeszcze zajść tutaj do TK Maxa, jak widzicie. Ale tylko na rzeczy kosmetyczne, chcę... nie patrzymy na ciuchy. O, widzę, że znowu poprzestawiali, tutaj są walizki. Ciuchy, ciuszki, ale mnie interesują rzeczy kosmetyczne. O, pokażę wam się w mojej stylizacji. Taka jest stylizacja. Uwielbiam moje dżinsy. No, ostatnio się z nimi tak bardzo... Poczekajcie, coś mi się zaświeciło. O, patrzcie. Bad girl. Normalnie jak ten tusz z Benefit. O ile ty jesteś, torebko? Poczekajcie. Nie mam pojęcia. Poczekajcie, to standard, nie? Normalnie mi zawsze musi coś polecieć. Fajna torebka. Naprawdę fajna, zobaczcie. Tereo na łańcuszku, Bad Girl. Nie wiem, czego to jest. Wow, 16 kosztuje. Aż zaraz się jej przyjrzę. Ale wiecie co? Kurde, podoba mi się. Zobaczcie. Tereo? Totalnie mój styl. Fajna mała, na łańcuszku. Nie wiem, czy w środku jeszcze jest z 34. Ja nie wiem, czego to jest. Co tu mamy? Ja jestem jakaś ślepa. Nie wiem nawet, co tutaj jest za skrót. O, taki. Nie znam, ale podoba mi się, więc na chwilę ją przemycam. No i co? Idziemy sobie na kosmetyki. I co my tutaj mamy? Coś my tu mamy za nowości. Beauty, coś tam, ale nie znam tych rzeczy. I tanie, więc raczej nie będą dobre. Co my tutaj mamy? Mamy coś, make-up, co to jest? Od Christian Breton. No to już coś trochę wyżej, półkowo. Dalej patrzę, patrzę razem z wami. Tu coś mamy. Znowu od Too Faced, ale mnie one nie bardzo interesowują. Dalej co tutaj mamy? Paletkę Art Deco Revlon. Co tutaj mamy? Balapierre. Zestaw zadyszkę. Taki jakiś mały. Paletki z W7. Z W7 wzięłabym bronzer, jakbym znalazła, powiem wam, no. Kupiłabym ten bronzer taki, jak on się miał nazywać? Honolulu chyba? I to miała być... O, tu jest coś fajnego. Tarte, spójrzcie. Pro Glow to Go. Tarteist od Tarte. Za dwie dyszki z 36. Więc super. Naprawdę super. Dwie dyszki. Ale ja już mam tyle tych rzeczy, że naprawdę nie potrzebuję. Ale wzięłabym sam bronzer. Naprawdę. Kupiłabym sam bronzer, jakby gdzieś tu był. Ale chyba nie ma. O, czekajcie. Honolulu. O, jest. Tylko to jest bronzing powder. To nie o to mi chodziło. Mi chodzi o ten normalny bronzer, taki jak na wzór tego z... O, patrzcie, jakie fajne. Peel Off Lip Stain z Belpierre. Raz, dwa, trzy, cztery kolorki. Śmieszna rzecz. Po ile? 8 funtów. Fajne do przetestowania. Nakładacie, aplikujecie jak, kurczę, słuchajcie, ten peel off maskę i ściągacie i rzekomo kolor się ma utrzymywać. Więc spoko. Tutaj co? Lip balm. Polsamy jakieś do ust za piątaka. Ale to też mi się tutaj jakby nie jest mi to potrzebne. Tam dalej nie bardzo widzę. Czekajcie, żeby wam nie zatykać kamerki. Tego nie znam. Tu też nie znam i tam też nie znam, co to jest. Czekajcie. Musimy trochę tu porozwalać niestety. A, z Profusion. No to znam, ale zadyszka się nie opłaca. I tu też nie znam. Zadyszkę z 40, niby jakiś taki zestaw, w skład którego wchodzi coś, czego nie możemy zobaczyć. Standard. No, z paletek nic tutaj, jakby nic dla mnie. Tutaj też nic nie widzę. No szkoda, że nie ma właśnie tego. O, mamy coś znowu z Maca. Mamy tutaj znowu coś. O, widzicie, trochę powstawiali jakichś nowych rzeczy. Co tutaj jest? Za 15 z Clinique, co to jest?
Lush Power Mascara. Aha. No i znowu tutaj starte. Fajne, fajne te trio. Powiem wam, że gdyby nie to, że już jestem po zakupach, może bym się skusiła. Eye Concentrate for Wrinkles. O proszę. 4-tygodniowy z 58 na 20. Nie wiem, czy znacie. Proszę bardzo, coś pod oczy. I rzecz kolejna, Clarins. I z Clarins mamy Body Lift. Ile? 24 z 47. Także też spoko. Też spoczko. Ale szkoda, że właśnie nie ma... Kurde, szkoda, że nie ma bronzera, bo bym się na niego pokusiła. Patrzcie, jakie ładne pędzelki. Pędzelki i tu znowu te, i tu są jeszcze dwie gąbeczki i zestaw jest zadyszku. No. Takie różne. Bardzo ładne teraz robią te pędzelki. Chciałoby się naprawdę mieć wszystkie bez kitu. Tu coś jeszcze z Foltin, nie wiem jak się to czyta. Co to jest? Tu jeszcze paznokcie, a tu jest Eyelash and Eyebrow Treatment, czyli pewnie na porost. Na porost rzęs, brwi itd. itp. Ja się przyczaję tylko na tą. Ja się przyczaję na oczywiście na moją torebkę, bo ona mi się podoba. Słucham. O, to jeszcze wam tylko pokażę. Gdzie na zabawkach. Dobrze. Tu jeszcze są takie rzeczy do kąpieli. Różne. Beauty Balm. Jakieś sole do kąpieli. Na dole widzę jakieś bomby. Różne rzeczy. To też bomby, sole. Tu znowu jakieś akcesoria do paznokci. Tutaj mamy szczoteczki, pędzelki. Szczoteczki, pędzelki i tak dalej. Tu jakieś dziwne gadżety. Jeszcze też będę szukać. Muszę tutaj popatrzeć sobie za masażerem do twarzy. Jeszcze też będę chciała właśnie poszukać, bo gdzieś go widziałam. Chyba nawet gdzieś tu. Ale muszę się tutaj spokojniej rozejrzeć. Ale gdzieś widziałam. Chciałabym wypróbować. O, makaronsy do twarzy. No i oczywiście stoisko. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę. O, z tego też coś widziałam. Utan and Tone. Gdzieś to widziałam. Krem na nos. Mamy z Estée Lauder Illuminating Perfecting Prime. Ale chyba nie ma tutaj. Ja nie wiem. Zaraz zobaczymy. Jeszcze z drugiej strony. Gdzieś, o jest, tu chyba gdzieś. Gdzieś bliżej tu. Dobra, ja będę szukać i odezwę się do was niebawem.